Proszę Państwa, oto stoimy przed dwoma, kto wie, może najbardziej fascynującymi obrazami sztuki dawnej, które znalazły schronienie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Oto jesteśmy na Galerii Sztuki XVI-XIX wieku i tu docieramy do tych dwóch malowideł. Niezwykłych? Ano dlatego, iż pochodzą ci one po pierwsze z epitafium rodziny Morembergów, które do dziś zachowało się w swej architektonicznej strukturze w kościele świętej Elżbiety we Wrocławiu i traktują o niezwykłym wydarzeniu. Na owe epitafium składają się dwa przedstawienia. Górne, centralne, ze sceną Chrystusa zapowiadającego sąd ostateczny i doprawdy jakże zagadkową tak zwaną predellą, czyli miejscem, na którym przedstawiona jest rodzina zmarłych. Tu po lewej stronie głowa rodziny Johannes, starszy von Morenberg. Obok towarzyszy mu jego syn, również noszący to samo imię co ojciec, Johannes młodszy. Po przeciwnej stronie żona Johannesa, Margareta von Huygen, a pomiędzy nimi pozostałe potomstwo, trzy dorosłe córki oraz liczne dzieci, które zmarły w niemowlęcym wieku. Co jest niezwykłego w tymże przedstawieniu? Ano to, że ta, jak widać, dumna, zasobna, majętna rodzina, przypomnę, zarówno ojciec, jak i syn byli członkami Wrocławskiej Rady Miejskiej, ukazani są na tle widoku Wrocławia. To nie jest typowa rzecz, jest to ewenement. Możemy zatem zadać pytanie, co spowodowało, że odstąpiono tu od pewnych dość powszechnych motywów, a wybrano widok miasta. Piękna panorama Wrocławia, na który patrzymy od strony południowej. Czas, w którym że te obrazy zostały namalowane. Wszystko się dzieje w roku 1567, bo wtedy umiera Johannes von Morenberg. Choć nie był ci on ofiarą, ale pozostali członkowie, którzy również wkrótce umierają, padli tego największego nieszczęścia, jakie dotknęło w XVI wieku Wrocław. A była nim zaraza. Dżuma, która pojawiła się wczesną jesienią i nadeszła od strony przedmieścia mikołajskiego, sprawiła, że w ciągu kilku miesięcy, na przełomie 1567 i 1568 roku, umiera we Wrocławiu 10 tysięcy ludzi. To jest 1/3 populacji. Stąd nie dziwi nas fakt, że to miasto, które widzimy za plecami bohaterów, jest puste. Jesteśmy świadkami lockdownu, zamknięcia miasta. Wtedy nabożeństwa się nie odbywały, zakazano zabaw, nie można było chodzić do piwnicy świdnickiej, w ratuszu nie odbywały się uroczystości weselne. Miasto oddane zostało na pastwę śmierci. Czy było to do przewidzenia? Ano tak. O tym informuje z kolei obraz centralny. A na nim ukazany jest Chrystus, który zapowiada nadejście końca świata. Jest coś na rzeczy, skoro widzimy spadające komety, zatopione okręty, efekty trzęsienia ziemi, sceny mordu, wszelkie możliwe kataklizmy, które zwiastują koniec. Tu we Wrocławiu, w momencie kiedy traci to miasto 1/3 populacji, można było obawiać się, że to jest już koniec prawdziwy. Ale jest jedno ale. I to ukazał Tobiasz Fent, bo przypuszczamy, że on ci jest autorem tego niezwykłego jednego, jak i drugiego obrazu. Oto w grupie tych wszystkich zgromadzonych, przerażonych, zdziwionych, skonsternowanych, niepewnych są ci, którzy nie reagują na to, co się dzieje. W tym spokoju, wytchnieniu i oddaniu czynności, którą wykonują, są na swój sposób nieśmiertelni. Zaczytani w księgi Biblii po prostu wierzą. I tych wierzących dane nam będzie oglądać, podziwiać w przyszłości. A zatem jakie
przesłanie. Mimo tych nieszczęść, mimo tych ewidentnych dowodów tragedii, dramatu, jest nadzieja. I ta nadzieja jest przy Wrocławiu. Nawet w czasie tak trudnej, tragicznej próby miasto przetrwa, dlatego że są ci, którzy wierząc dają mu nadzieję na przyszłość. Niezwykła prezentacja, niezwykłe przesłanie, a co najważniejsze, nadzieja, że to wszystko, co złe, co tak bolesne, przeminie, że przyjdzie nowy dzień, zejdzie słońce i wszystko wróci po staremu.